Czy jesteś w stanie przetrwać 1000 pokoi przekrytecznego terroru? Nie wiem, co to był za głos. Cześć, ja jestem Sherry, Pan Ciemności, a dziś zagramy sobie w Spooky z Jumpscare Mansion, grę, która rzuciła mi wyzwanie przebycia 1000 pokoi. Zaczynamy. Hello, I am Spooky. I am Spooky. Hello, Spooky. Nie możemy and skakać. This is my home. And this is can my you, home. Humble player, make it through 1000 rooms? Czy możesz przejść 1000 pokojów? Or is there even an end? Because I don't really know. Anyway, just go. Anyway, just go. No dobra, czy mogę wyjść? Wyjść nie mogę. Ciekawe się, jak tu dłużej zostanę, to coś się stanie. Dobra, nie próbujmy tym razem. Okej, mamy staminę. To źle wróży. O jest! O jest! To przecież jest... To nie było nic strasznego! A ja się zdygałem. Tak o. Cały czas tu będzie uczucie przerażenia, coś czuję. Bo... Tak naprawdę... Nie widzę tutaj takich safe zone'ów, to znaczy wydaje mi się, że są te większe pomieszczenia jako safe zone'y. Ale... Co z tego? To jest świeczka. Nie mogę jej zapalić. Obrazu nie mogę ruszyć, no to idziemy dalej. Tutaj nic nie mogę zrobić. Spać nie mogę. Dobra, mamy 10 pokoi. Gra jest taka cukierkowa, bardzo ładna. O, tu jest drugie przejście. Gra jest cukierkowa, taka bardzo ładna. Da się wyczuć tutaj taki lekki klimat grozy. Nie mówię, że nie. O, na przykład to jest trochę przerażające. Ale... Nie dajmy się zmylić tej przepięknej grafice. Bo coś czuję... Że ta gra będzie w stanie mnie przestraszyć. Już słyszę, że coś tu się zacznie dziać. Nie wiem, czy mam biec, czy iść spokojnie. Długi korytarz. Dobra, jestem coraz bliżej piekła, ja to czuję. Tu jeszcze się nic nie dzieje. O kurczę. Jakieś pomieszczenie. Dobra. Nawet nie wiem, co tu za dużo mówić. Tu po prostu przemierzamy korytarze. Cały czas do przodu. Jak coś pewnie spotkamy, to zaraz będę uciekał w drugą stronę. O ty, to już było trochę bardziej przerażające. Czyli zaczynamy się bawić na poważnie, widzę. Ale jeszcze na szczęście... To takie... Widzę, że to tak etapami, nie? Czyli coś lekko strasznego. Później wjeżdża już taka potworna twarz. No to teraz myślę, że ten trzeci etap będzie... Coś za mną biegło. Na bank. Jestem tego w 100% przekonany. Cały czas idziemy w prawo, pójdźmy w lewo. Jest kartka. W pierwszej chwili to miejsce wydawało się słodkie, ale jestem tu już parę dni. Czuję się wysuszony... I zaczynam posiadać to uczucie, jakbym był obserwowany przez coś. To nie jest wcale romantyczne. Dobra, lecimy dalej. Zaczyna się rzeź. Ja już to czuję. Oho. Czyli wygląda, jakbyśmy przyszli uwolnić księżniczkę? I okazało się, że księżniczka wcale nie potrzebuje pomocy. To raczej my jej potrzebujemy, bo trafiliśmy do pałacu diabła. No dobra, zaraz się dowiemy. O! Jest ciemno. Niedobry znak. Coś czuję, że bardzo niedobry znak.
39 pokój. 39 pokój. 40. Jezusie, nie strasz mnie. Wiedziałem, że... Ja byłem pewien, że w tym momencie coś na mnie wyskoczy. A i tak się wystraszyłem. Myślałem, że to jakiś safe zone, jakiś chapter, checkpoint, cokolwiek. To był dźwięk, jakby się coś miało za mną pojawić. Dawaj w lewo. No dobra, zjedz mnie już. O, kolejna kartka. Wiem, że coś mnie śledzi. Czuję, jakbym ciągle przeszukiwał te same pomieszczenia w kółko i w kółko. Na szczęście zostawiam notatki jako kruszki chleba. Sprawia to, że widzę postęp, że dążę dalej do celu. Mam tylko nadzieję, że nie skończy się tuż. Jestem piekielnie spragniony. Dobra. 44 pomieszczenie. Lecę od razu. Nie wiem nawet gdzie jestem. 45 i tak jest nieźle. Czterdzieste siódme. Coś czuję, że tu się zaczną schody. Oczywiście w przenośni. Chyba tu nie ma schodów. Fuck! Myślałem, że bliżej na mnie wyskoczy. Dobra, 50. Game saved. Keep that blood pumping. Przetłumaczyłbym to jako utrzymaj krew w żyłach, żeby twoje serce dalej biło. I mamy notatkę, co nie wróży nic dobrego. Tuż, nie do końca gasi moje pragnienie. Smak jest okropny, plamy są okropne. Nie sądzę, że picie go było najmądrzejszym pomysłem. No to nie dość, że nasz koleżka zabłądził w tym labiryncie i już mu się chciało pić, to jeszcze musiał pić tuż i odchodzi od zmysłów. Miała być taka przyjemna gra. Aha, to jest winda, tak? Ojojoj, nie. I tu jest krzyż, to była game saved. Mam nadzieję, że da się tu wrócić. Jedziemy do piekła, ja to czuję. Tysięczny pokój będzie piekłem. Ja to wiem. Auć. Nie, dobra, ty nie byłeś straszny, na szczęście. Dobra. Mam nadzieję, że to coś, co mnie będzie goniło, bo ja jestem pewny, że coś mnie będzie goniło. Mam tylko nadzieję, że nie pojawi się za mną. Nie da się spaść. To jest dobra wiadomość. Nawet bardzo dobra wiadomość. Ale... patrząc po tym labiryncie... ta gra jest okropna. Dobra, teraz w prawo. Nie wiem, ja sobie tak błądzę, nie? Mamy 60 pokój. Tu jest plama. Dobra, nie zabija mnie, ale chyba mnie spowalnia. Kolejna notatka. To jest seria niezrozumiałych i niepołączonych ze sobą słów. Mamy chlapanie, tryskanie, przywoływanie, przybijanie. I później mamy never stops the choking, co może oznaczać nie powstrzymuj kaszlu. Natomiast Google Translate przetłumaczył mi to jako nigdy nie zatrzymuj się. Więc zobaczymy. Ojojoj! Tak, nigdy się nie zatrzymuj, zdecydowanie. Wybieram tą opcję. Nie wiem, czy to mnie będzie goniło. Wiecie co, ja poczekam. Aaa, goni mnie, fuck! Never stop choking, czyli nigdy się nie zatrzymuj. Jednak Google Translate miał rację, nie? Zdecydowanie Google Translate miał rację.
czuję, że to mnie zeżre. Nawet nie próbuję się zatrzymać. Fuck! Lecimy dalej. To mnie dalej goni? Nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć. Jak ja mam... Fuck! Że co? Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Uciekaj, niech mi się gra teraz nie zacina. Dobra, trzeba go wyprowadzać w pole z tego, co widzę. Dobra, mam cię. Jezu, to nie jest takie łatwe wcale. To jest zdecydowanie trudne. Jezu, ta gra jest przerażająca. Ja to od razu po prostu uciekam. Nic więcej. Naprawdę, nie zatrzymuję się. Nie mam zamiaru nawet. Dobra, znikło to. Nie wiem, czy on też zniknął. Czy zaraz coś na mnie innego wyskoczy. Tutaj. I teraz tu. You are here. Dla mnie to wygląda jak zwykły Tetris i nie ma to żadnego związku i sensu. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. No dobra, niech zadecyduje. Nie wiem, gdzie chcę iść, naprawdę, to nie jest łatwy wybór. Lecimy w lewo. I tu w prawo. Dobra, i wróciliśmy w to samo miejsce. Nie. Jest karteczka. Znalazłem dziś coś, co ugasiło moje niemiłosierne pragnienie. Obudziłem się dziś z krótkiego omdlenia i zobaczyłem przede mną butelkę czerwonego wina. Nie jestem pewien marki ani rocznika. Nie ma na nim żadnej etykiety. Fuck! Czyli jednak naprawdę nie mogę się zatrzymywać nawet na czytanie notki. Szybko wam tylko ją dokończę. Nie jestem pewien marki ani rocznika. Nie ma na nim etykiety. Wszystko, co mogłem sprawdzić, to smak. Był silnie metaliczny. Z tego, co się spodziewam, to wino nie było winem. I dobrze wiecie chyba czym. Dobra. Co tu jest? Take the dead. Game over. Your soul wanders an endless maze. Spodziewałem się tego, że przegram, jak zobaczyłem, że po pierwszym ciosie zabrał mi połowę życia. Chciałem zobaczyć chociaż co to jest. Naprawdę. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten pełen napięcia i przerażający odcinek. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę i zostawcie coś po sobie w komentarzach. I trzymajcie się, cześć.